dzisiejszej uroczystości u nas w Brzozowicy. Jest to uroczystość, która związana jest troszkę ze wspomnieniami, ponieważ 80 lat temu, jak wiemy, 1 września wybuchła jedna z najbardziej tragicznych wojen w Europie, II wojna światowa. Jesteśmy w Domu Kultury w Brzozowicy. Dzisiaj przygotowałyśmy uroczystość z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, więc zaprzyjaźnione zespoły, które do nas przyjechały, śpiewają piosenki wojenne i żołnierskie. Mieliśmy okazję też podziwiać dzieci. Tak, to jest młodzież z naszego zespołu szkół oświatowych w Brzozowicy, ale ta młodzież pracowała pod kierownictwem pani Anety Wawdysz, która jest z bibliotekarką w naszej miejscowości. Dzieci przygotowały wiersze, no i narrację do naszego występu dzisiaj na temat II wojny światowej. Teraz, mili goście, zechciecie wysłuchać krótkiego montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież działającą przy bibliotece naszej miejscowej pod nadzorem pani Anety Wawdysz oraz naszego zespołu brzozowianów. Montaż nosi tytuł 80 lat temu były takie wrześniowe dni. 80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Największy kataklizm, jaki zgotowali sobie ludzie. Polska, napadnięta z dwóch stron i zdradzona przez sojuszników, stanęła do beznadziejnej walki przeciwko barbarzyństwu. Każdy z naszych przodków odczuł tę traumę we własny sposób. Salwy z pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte rozpoczęły II wojnę światową. 182 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego bohatersko broniło się przez 7 dni. 8 września Niemcy dotarli pod Warszawę. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga. Przez serce żywe, co w piersiach nam bije. Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo. Bo wolność jest tyle, ilu nas dziś żyje. A 17 września, bez wcześniejszego wypowiedzenia traktatów o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemię II Rzeczpospolitej. Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera, wojska niemieckie prowadziły wojnę domową, skierowaną również przeciwko ludności cywilnej. Warto pamiętać o tym, co się wydarzyło. No, wie pan, ta pamięć mnie jest jeszcze bliska, bo co prawda urodziłam się po wojnie, ale wszystkie nasze dziecięce lata to były zabawy właśnie w wojnę, wspomnienia o tamtym okresie, chociaż historia sporo kłamała, jak ja chodziłam do szkoły. Tak, takie czasy. O niektórych wydarzeniach dowiaduję się dopiero w tej chwili, chyba nie tylko ja, ale moje koleżanki też z zespołu. Warto rozmawiać, warto organizować takie wydarzenia. Tak. Ja myślę, że przez to będziemy kształtować patriotyzm, będziemy pamiętać o tych, co polegli. Wielu z nas to przecież dziadkowie czy krewni rodzin jeszcze żyjących na terenie naszej miejscowości. A nad nimi słowa jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozwinie pod rawą, a on bił się w pana. Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miastę. Kobiety z dziećmi snuły się po drodze, jedne się modliły, a inne płakały. Zbolały serce, jakby zbite dzwony. Nieopisane ból,
opuszczałem. W sadzie wiśniowym, co siłowego snu się budził, dwa ciała młodych mężczyzn bez życia dorwały. Przy jednym matka włosy z rozpaczy targała, przy drugim półprzytomna żona i syn mały.
Wszystkich
los wesela, jak to zwykle bywa. Mamy głowy przed bohaterami II wojny światowej, zwłaszcza naszymi rodakami, którzy walczyli o wolną, suwerenną Polskę i wolną Europę. Za wolność naszą i waszą dziękujemy im. Przymykanie oczu to nie jest recepta na zachowanie pokoju. To sposób, by dać przyzwolenie na kolejne ataki. To się dzieje. W 2008 roku Gruzja, w 2014 Ukraina. 80 milionów, jeżeli policzymy nie tylko wszystkich ludzi, którzy zostali zabici, zamordowani, lecz także tych, którzy pomarli na skutek wojny z głodów, chorób i nędzy. To jest około 3% ludności ówczesnego świata. Pamiętamy, musimy pamiętać. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, kultywując te spotkanie z pieśnią żołnierską. Pamiętamy i będziemy pamiętać wdzięczności dla wszystkich, którzy walczyli, oddali swoje życie dla wolnego świata, dla obrony świata przed totalitaryzmem hitlerowskim, przed faszyzmem, by ludzie mogli żyć wolni, mogli decydować o sobie, cieszyć się swoim szczęściem. I o naszych pokoleniach, którzy naprawdę zginęli i żyli ciężko, bo mogę powiedzieć, że mój dziadek zginął na wojnie, zostawiając moją babcię, wdową i sześcioletniego mojego tatę. I wiem doskonale, jak ciężko było żyć jej i wszystkim, którzy cierpieli w wyniku II wojny światowej. Szanowni Państwo, dzisiaj mogę stanowczo powiedzieć o tej uroczystości, o Państwa samych wielkie słowa. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Chciałbym ja, Pani Wójt, Pan Przewodniczący, wręczyć drobne upominki dla sołectwa Brzozowica za udział w dożynkach, które sołectwo wystawiło bardzo piękne swoje wyroby wszelkiego rodzaju. Pan sołtys też widziałem, zwiózł większy swojego biura na stoisko. Stowarzyszenie za stoisko organizowane przez sołtysa, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich z Brzozowicy Dużej podczas dożynek gminno-parafialnych w Kąkolewnicy. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Dziękuję. Jeżeli Państwo, przyłączam się oczywiście do podziękowań dla Pana sołtysa i Pani Przewodnicząca. Dla wszystkich, którzy brali czynny udział w przygotowaniu stoiska w Brzozowicy Dużej. Dziękuję. Ja ze swej strony dziękuję władzom gminy za tak miłe podziękowanie.